Hej kochani, dzisiaj w końcu przetestujemy sobie nową paletę z Be Perfect. Jest to Carnival XL Pro Palette. Ogromna paleta w porównaniu do swojej, powiedzmy, poprzedniej siostry. Jest naprawdę duża, oczywiście już robię wam porównanie. Pierwsza paleta Carnival chyba podbiła serca wszystkich. Tutaj możecie zobaczyć, jak to maleństwo się prezentowało. Carnival pokochali wszyscy, nie znam osoby, która by na nią narzekała. No i tutaj wyszła kolejna paleta. Skoro ta paleta cieszyła się tak ogromnym sukcesem, nie mogło być inaczej i wiadomo, musieli postawić sobie poprzeczkę jeszcze wyżej, więc już nie mogę się po prostu doczekać, aż zaczniemy coś tworzyć. Jeśli ktoś jeszcze nie miał palety Carnival, to jest jedna z bardziej kolorowych, powiedziałabym, i bardziej uniwersalnych palet, jaka może być. Całkiem spore lusterko, nie największe, ale da się do niego umalować. W tej pierwszej palecie były dwa rozświetlacze i 24 cienie. Ta paleta kosztowała 39,99, no jakieś 40 funtów. W tej dużej palecie mamy już cieni 40, więc wyobraźcie sobie 40 cieni, 3 rozświetlacze i ta paleta kosztuje 42 funty. Także różnica około 2-3 funtów, no maksymalnie 4 funty, nie jestem do końca pewna, ale tamta kosztowała ile? 39 czy 39,99? Już wam mówię dokładnie. 39,99 ta mała, czyli 40 funtów. Ta duża kosztuje funtów 42, także wow, różnica cenowa niewielka i na pewno bardziej będzie się opłacało kupić tę większą paletę. 40 cienie, 3 rozświetlacze, paleta wygina się do końca, pierwsza się nie wyginała, dla mnie to już jest ogromny plus. Większe lusterko, kochani, z rzeczy takich bardziej, powiedziałabym, technicznych, powtarzają się tutaj kolory. W tej i w tej palecie mamy kilka takich samych, dosłownie 7 identycznych odcieni i one oczywiście mają identyczne nazwy i tak, pokażę wam je w tej palecie pierwszej. Pierwszy cień, tylko że on się odrobinę różni. Odcień na samej górze tutaj, odcień shuffle. Tak, ten odcień tutaj, on wydaje się być bardziej pomarańczowy, gdzie tutaj w tej palecie wygląda na taki już bardziej troszkę musztardowy. Następny odcień, który się powtarza, idźmy sobie w tę stronę. Mamy tutaj ten fiolecik, tutaj taki odcień błyszczący, który na powiece wybija się na połyskująco różowy. Żółty również się powtarza, powtarza się również pomarańczowy lid, basic, no i jeszcze jeden jakiś się powtarzał, odcień mód, tak. Czyli mamy 7 odcieni, chyba wspomniałam o wszystkich, rozświetlacze są oczywiście inne. Nie wiem, czy to jest źle, że powtarzają się te same odcienie. Osobiście uważam, że teraz ta paleta pierwsza pójdzie w odstawkę, bo tutaj aktualnie mamy wszystko. Tutaj z tych odcieni takich do dziennego użytku, będzie bardzo długi wstęp, ale po prostu nie mogę uwierzyć, jak te palety są cudowne. Były, powiedzmy, te trzy tutaj brąziki, plus tutaj taki fajny brązik, no tego połyskującego różowego, rozświetlaczy również mogliśmy użyć w makijażu dziennym, tutaj tego, żeby sobie przyciemnić jeszcze bardziej kąciki, na przykład ten jasny różowy. Tutaj natomiast w tej nowej palecie dla mnie ułożenie kolorów jest tutaj genialne i widzicie już tutaj dwa ostatnie rządki do takiego bardziej dziennego, bym użytku powiedziała, no przedostatni na pewno, ten ostatni do takiego smoky eye i jeśli przyjrzycie się ułożeniu tych rzędów, bardziej kolumn powinnam powiedzieć, możecie stwierdzić, że każdą kolumną możecie stworzyć jakiś look. Tak mi się przynajmniej wydaje, że wszystko do siebie bardzo ładnie, kolorystycznie pasuje. To nie jest taka paleta, że wszystkie cienie są po prostu walnięte, byle jak. Tutaj widać, że to ma sens, ład i porządek. Także, kochani, najbardziej z tych wszystkich kolorów, dam wam chwilę do namysłu, zgadnijcie, co mnie kusi. Tak, ta zieleń najbardziej do mnie przemawia. Oczywiście tu jest pełno przepięknych odcieni, ale chciałabym się przekonać, jak będzie prezentować się ten neonowy zielony odcień. Także kochani, z tych rzeczy to by było na tyle. Pokażę wam jeszcze, jak przyszła zapakowana paleta. Paleta wydaje mi się, że wciąż jest dostępna na stronie Be Perfect. Podejrzewam, że na Beauty Bay niedługo też będzie dostępna. Przyszła w bardzo dużym, sporym kartoniku. Ja zrobiłam oczywiście pre-order. Później czekałam na nią jakieś 3 tygodnie i chyba w momencie, kiedy ona już była dostępna do kupienia, została wysłana do ludzi, którzy zrobili priorytet. Tak mi się wydaje, że właśnie to było to, że mogłam mieć ją u siebie jako pierwsza. Niestety musiałam czekać tydzień prawie, żeby
zacząć się nią malować, bo tak chodziłam do pracy. Tutaj mamy oczywiście karteczkę. Bardzo fajne jest to, że mamy tutaj karteczkę zwrotną. Tak, tak, czyli że jak coś wam się nie podoba, po prostu piszecie. Tutaj macie podpunkty, co by mogło być źle i możecie sobie po prostu wypisać, co wam się nie podoba. Nie wiem, nigdy nie zwracałam żadnego produktu kosmetycznego. Tutaj kolejna ulotka. No i oczywiście kartonik z palety. Wszystko bardzo ładnie, naprawdę przymocowane, nic się nie popsuło. Ok, rzuciłam to. Była jeszcze duża folika na cieniach, ale po co mi ta folika? Oczywiście wszystko od razu wyrzucam. Przez te 4 dni do pracy malowałam się tym przedostatnim rządkiem. Przepiękne, przepiękne odcienie brązu codzienne. Także kochani, to by było na tyle ze wstępu. Wydaje mi się, że bardzo długi wstęp. Już się nie mogę doczekać, tak jak mówiłam. Makijaż twarzy przygotowałam jakieś 1,5 godziny temu już, kochani. Dlatego mogę się nieco już świecić. Byłam na zakupach, właśnie wróciłam. Baza na oczach, widzę, że ten korektor, co miałam, się zebrał. Także dokładam standardowo troszkę korektora z Make Up Revolution na powieki. Rozblenduję go i właśnie na taką mokrą bazę będę aplikować cienie. Zbliżam się do was i przechodzimy do rzeczy. Okej, kochani, chmurka pod oczami w razie czego zrobiona. Nie twierdzę, że te cienie się osypują, ale przyzorny, zawsze ubezpieczony. Sięgamy, tak jak mówiłam, po ten odcień neonowy i tu nie wiem w sumie jak go nazwać, neonowa zieleń? Chyba tak. Okej, delikatnie się pyli, nie mogę powiedzieć, że jakoś bardzo mocno. To jest w ogóle pędzelek z Anastazji z palety Soft Glam albo z Mode Renaissance, nie wiem. Co zrobimy? Też nie wiem. Nakładamy go tutaj wewnętrzny kącik. Pewnie zrobimy jakiś cut crease. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wow. Zieleń jest mega. Ten zielony na razie wklepany prezentuje się świetnie. Chciałabym jeszcze wam powiedzieć, czego nie powiedziałam na początku. Bardzo podoba mi się, że mamy tutaj biały i oczywiście mamy czarny w tej palecie, także niczego więcej chyba nie potrzebujemy. Zbieram na rękę nadmiar koloru z pędzelka. No, fajnie to wygląda i chciałabym go rozblendować jakimś innym kolorem, ale nie chciałabym również zabrać tego odcienia. Także czystym już pędzelkiem delikatnie zacznę blendować ten cień, granicę dosłownie delikatnie na razie. Sięgam teraz po białe z tej palety, druga strona pędzelka. Ten cień bez najmniejszego problemu się w sumie wyblendował sam. Także teraz sięgnę w ten sam pędzelek i niech będzie ten tutaj taki morski odcień. O, wow. Na razie zostawię to tak niewyblendowane, bo chciałabym najpierw umiejscowić sobie cienie, bo nie za bardzo wiem, co chciałabym zrobić. Być może to będzie błąd, ale sięgnę teraz po czarny. Czarny prawie w ogóle się nie pyli. I nałożę go już w zewnętrzny kącik. Okej, jeśli chodzi o czarny, to jest napigmentowany, jednak nie jest to najbardziej napigmentowany czarny cień, jakiego używałam. Jak widzicie, no czarny, czarny, ale z Melt Cosmetics na pewno czarny jest bardziej napigmentowany. Tutaj mam taki ciemnozielony, także tę zieleń wezmę do wyblendowania tego czarnego cienia. Też jest pigment. Przepiękny odcień, bardzo ładny. I wracam teraz do tego morskiego zielonego. I blenduję ten ciemny zielony. Stay.
kolory blendują się cudownie, nie ma żadnego problemu z dokładaniem, już widzicie, dołożyłam zielony, ciemny zielony, teraz znowu czarny, teraz znowu ciemny zielony i wow, niesamowite, nic, tylko chce się po prostu dokładać i dokładać, wow. Tutaj oczywiście jeszcze górę trzeba ładnie wyblendować, ale jestem pod wrażeniem. Tutaj mam taki, delikatnie miętowy, bardzo jasny odcień. Wydaje mi się, że on nie będzie zbyt mocno napigmentowany. Chciałabym nim wyczyścić tutaj, bo na razie to wygląda wszystko tak niezbyt ładnie, wiecie, no jest w miarę czysto, ale może być ładniej. Także wezmę ten cień i może wymieszam go delikatnie z białym. Okej, kochani, zrobiłam to samo po tej stronie, nie było to łatwe, to nie jest kształt, w jaki idę zazwyczaj, ale testujemy to, testujemy, pobawmy się troszkę. Jak widzicie, odcięłam też połowę cut crease, nawet mniejszą połowę i użyłam do tego tej bazy z Makeup Revolution i teraz trzeba jakoś to dokończyć. Wydaje mi się, że utrwalimy na początek białym cieniem, początek właśnie tego cut crease, bo do końca nie jestem pewna, jakby ta powieka górna miała wyglądać jeszcze. Oczy skończone, tylko i wyłącznie dlatego, że rozładował mi się aparat, musiałam go podłączyć, skończyłam oczy, włączyłam aparat i wiecie co się okazało, że nie włączyłam wtyczki. Także widzę tutaj cały czas, że mi mruga bateria, że się aparat rozładowuje, także kochani, szybko skończyłam oczy. No, całkiem fajnie to wyszło, to nie jest, tak jak mówiłam, taki kształt, jaki bym chciała, może nie jaki bym chciała, tylko taki, do jakiego jestem przyzwyczajona, ale uważam, że całkiem ciekawie to wyszło. Na dolną powiekę dołożyłam też czarnego cienia, ciemnego, zielonego, tutaj odrobinkę zielonego, żeby to jakoś łączyło się fajnie z górną powieką. Dołożyłam fioletowego i te dwa metaliczne cienie, czyli ten tutaj i ten tutaj w kąciki. Zresztą zaraz postaram się Wam pokazać to na zbliżenie. Chciałabym jeszcze spróbować tych rozświetlaczy. Co prawda te dwa będą dla mnie za ciemne. Ten może okazać się fajny, ale to jest złoty rozświetlacz. Nie lubię złotych rozświetlaczy. Wiecie dobrze, że nie lubię. Tak wygląda moja ręka po makijażu. Ale nabierzmy na pędzelek. Co prawda coś już tutaj się dzieje. To jest mgła pudrowa z Paezy, ale zobaczmy, jak to będzie na mnie wyglądać. No na pewno dość intensywny, ale no złoty, ja naprawdę nie lubię złotych rozświetlaczy. Wprost go nie widać, dopiero jak widzicie, jak się przekręca, to go widać. Dobrze, nie jest za ciemny. Uff, ale jest... Nie, nie lubię czegoś takiego. W kamerze wygląda na fajny blask, ale z bliska w tę stronę, jak jestem przekręcona, widzę po prostu złotą plamę. To nie jest coś, co ja lubię w rozświetlaczach. Jeśli jesteście opalone, jeśli lubicie złote rozświetlacze, jak najbardziej, jednak tak jak mówię, nie dla mnie. Pierwsza paleta Carnival była moją ulubioną, bardzo długo ją męczyłam, cały czas ją zresztą męczę, do kolorowych makijaży sprawdza mi się najlepiej. Tutaj mamy wersję rozszerzoną i to konkretnie rozszerzoną. Rozświetlacze nie dla mnie, ale można ich używać na środek powieki czy do rozświetlenia kącików. Cienie kolorowe, nie mam żadnych zastrzeżeń. Jeśli chodzi o ten cień czarny, nie mogę powiedzieć, bo ja powiedziałam, że on jest... Pasuje czy nie pasuje? Niech będzie. Dobra kochani, po raz kolejny aparat mi się wyłączył. Podładowałam 5% baterii. Także mówię Wam, co myślę. I tak, wspomniałam Wam, że ten czarny cień nie jest najlepiej napigmentowany. On jest dobrze napigmentowany. Bardzo fajnie przyciemniłam zewnętrzne kąciki. Wszystko zaraz oczywiście pokażę Wam na zbliżeniu. Mam tutaj paletę Gemini z Melt Cosmetics i pokażę Wam masełko. Dobra, tutaj. Tutaj jest Melt. Ten cień z tej palety jest po prostu bardzo suchy. Widzicie, słocze kompletnie się różnią. Jednak to jest właśnie taki czarny, którym fajnie zrobić taki dymek, powiedziałabym, na oku. No z Gemini też możemy oczywiście to zrobić, tylko że to jest taki już bardziej niebezpieczny cień. Także wydaje mi się, że w tej palecie akurat ten czarny był zamierzony. Nie oglądałam żadnych recenzji tej palety jeszcze. W sumie nie wiem, czy są na YouTubie, czy nie. Ale
chęcią dowiedziałabym się ogólnie, jaki był zamysł samej Stacy, tworząc te cienie, każdy poszczególny odcień. Szybko wycieram rękę, żeby się nie brudzić. Okej, pewnie chcecie znać moją opinię, zresztą pewnie widać po makijażu, co mogę myśleć. Z tymi cieniami pracuje się niesamowicie przyjemnie. Nakładając cień na oko, macie pewność, że ten cień tam zostanie, że cień się nie wytrąci. Zewnętrzne kąciki to dzisiaj po prostu było kombinowanie, dokładanie cienia takiego, takiego, takiego. I cały czas te cienie się ładnie do siebie kleją. One mają taką nietypową formułę, niektóre są bardziej takie, powiedziałabym, mokre, chociaż są suche, ale... No mają coś w sobie chyba, co zapewnia im właśnie taką lepkość, że fajnie się do siebie kleją. No czym ten czarny na razie jest wyjątkiem. Co prawda nie swatchowałam wszystkich cieni, niektóre sobie na początku tylko pomacałam. Brązy będą świetne do makijaży dziennych. Już tej palety do makijaży dziennych 4 dni używałam, czy nawet 5. Także tu sprawdziły mi się świetnie. Te cienie, które powtarzają się w tej palecie z poprzedniej, no mamy pewność, że to będą te same cienie takiej samej jakości. I wydaje mi się, że formuła tych wszystkich cieni jest taka sama jak w poprzedniej palecie, dlatego tak dobrze się z nią pracuje. Niesamowita, bardzo inspirująca, no to jest właśnie taka paleta wszystko w jednym, dosłownie wszystko w jednym. Tą paletą stworzycie każdy makijaż, po prostu macie tutaj wszystko, wszystkie kolory tęczy. Tutaj mamy czerwony, jestem bardzo ciekawa tego czerwonego cienia i już widzę znowu przekreśloną baterię. Także kochani, mam nadzieję, że film Wam się podobał. No ja nie widzę tutaj absolutnie żadnych minusów, jestem ciekawa Waszej opinii, jestem też ciekawa, kto się skusił na tę paletę. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, dajcie znać, czy się skusicie, jeśli jeszcze nie macie. No i piszcie oczywiście, co chcecie zobaczyć w następnym filmie, czy dalej. Jakiś makijaż tą paletą, jakie kolory chcecie zobaczyć, czego jesteście ciekawi, co to było kolory. Okej, kochani, chciałabym jeszcze pogadać, mogłabym chwalić i chwalić, ale niestety aparat mi nie pozwala. Także cieszę się, że w końcu mogłam ją dzisiaj przetestować. Niesamowicie inspirująca paleta, najlepsza paleta w moich zbiorach, jaką mam. Nie wiem, czy cokolwiek ją przybije. Lepsza od palety Jeffree Star. Jeffree Star formułę cieni uwielbiam, pracuje mi się z nimi cudownie. Ale jednak paleta Carnival i teraz ta paleta to jest coś, czego nie da się przebić, nie da się podrobić. Tutaj jest poprzeczka tak wysoko podniesiona, że inne firmy tylko mogą próbować, żeby stworzyć coś lepszego. Okej, kochani, dzięki za oglądanie. Na dzisiaj to już na pewno tyle. Mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się ciepło, buziaki. Pa, pa!